Bosmanat Ustka, Bosmanat Ustka, kajak wędkarski Morska TV prosi. Mhm. Ale wzdłuż tej drogi też samochody można postawić. Nasz tam kolega miał jakieś dwa pobicia. Morale są cały czas, my się nie poddajemy. Łukasz łowi na taką marchewę, to się sprawdza? Dobra, miejscowość Zapadłe. Tutaj gdzieś trzeba szukać namiotu. Władek Team, chyba to jest tu. Dobra, skręcamy, jedziemy. Tak myślę, że to jest tu. Bo to jedyne miejsce, gdzie się tutaj coś dzieje. W ten mroźny poranek. Jesteś na miejscu. To na Zapadł morskiej ekipy. To jest już masakra, ale to jest, ja widzę, że to podwójne szczęście. No tak, jakieś takie. Ale ja tym razem dla niego coś mam. Proszę bardzo. O, zobaczcie, takie coś. O. Czekaj, chodź tu. Takie coś dostaliśmy. Ja na ciebie też coś mam. Tak myślałem, słuchajcie, długo, chodź bliżej, żeby się nagrał w oko. Myślałem długo, co mu zrobić, nie? I wymyśliłem, że zrobimy specjalną plakietkę. Zdolny kreator! Bo wymyśliłeś, dziękuję Rafale, bardzo. Coś, co się, no że tak powiem, dziękuję wzbogaciło bardzo, naszą telewizję. No i tutaj masz też parę gadżetów. Dziękuję. No i słuchajcie, jesteśmy na zawodach. Ja tutaj nie mówiłem nigdy troci, tak jak podejrzewam, połowa tutaj zawodników, koło mnie Marcin, tak zwany Lockers. Mamy odpaloną mapę, zobaczcie. Także Marcinie, gdzie no tutaj się wybrać, bo słyszałem, że dużo gliny jest. Tak, przede wszystkim na Orzechowie jest dużo gliny, ale dzisiaj łowimy na trzech plażach w miejscowościach Orzechowo, pod Dąbie i następna to jest Dębina. Nie no, my dzisiaj mamy dosyć spore grono, które jest zainteresowane tym, żeby jednak pójść na tą plażę orzechowską ze względu na to, że jest najbliżej. No, osoby, które chcą łowić w spokoju, gdzie będzie mniej osób, tak naprawdę zapraszamy przede wszystkim na Dębinę i na Poddąbie. Dobra, ale jak tutaj z tym dnem, bo wiemy, że troć lubi kamyczki, lubi takie bardziej kamieniste chyba dno, a słyszałem właśnie, że dużo gliny jest. Co z tą gliną? Czy powinniśmy jej się wystrzegać? Oczywiście, co mi się wydaje, że nie. Jednak ja z moich obserwacji zauważyłem, że tam, gdzie glina, tam są efekty, ale tam, gdzie glina, też są jej kamienie. Tutaj akurat w Orzechowie mamy dosyć sporej wielkości te kamienie, no nie nazwałbym ich głazami, ale dosyć spore są kamienie. Nie jest to plaża żwirowata, tylko po prostu bardziej kamienista. Jest nas no, ponad 40 osób. Podejrzewam, że z 20 pójdzie tutaj byle blisko do plaży, nie? Dosłownie. Czyli będziemy no, majdać tą wodę na maksa tymi wszystkimi naszymi przynętami. Może faktycznie dobra strategia jest pójść gdzieś indziej? Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej ja tak zrobię. Ja uciekam od ludzi, ja chcę mieć spokój. I tak naprawdę nie chciałbym, żeby jeden na drugim stał, a żebym miał sobie możliwość przemieszczania i spokój. Przynajmniej ja tak lubię łowić. Dobra, to gdzie byśmy tutaj w okolicy znaleźli takie miejsce, do którego damy radę dojechać i nie trzeba będzie chodzić kilometry przez lasy? No bo tak jak patrzyłem na mapę Google, jest trochę takich odcinków, że trzeba trochę przejść, nie? Wiesz co, mi się wydaje, że odległości są na każdej plaży te same. Znaczy podobne na pewno. Jeżeli chodzi o Poddąbie i Dębinę, no to minusem są schody, bo jednak tam są strome zejścia, a szczególnie w Poddąbiu. Tam są strome schody i ze względu na to, że jest stromo, jest tych schodów dosyć dużo, na pewno część osób jest przez to zniechęcona. Ja osobiście jadę na Dębinę. Na Dębinie też są schody, ale są znacznie mniejsze. I ta plaża też jest może podobna do Orzechowa, ale na pewno nie ma tam tylu kamieni, a przede wszystkim nie ma tej gliny, co jest w Orzechowie. Mhm, czyli wybierasz tą plażę, która jest no, najdalej, bo potem tak. Już mamy rower. Tak, to jest plaża, która jest usadowiona, że tak powiem, najdalej. No i tylko dlatego, że faktycznie liczę na to, że będzie troszeczkę mniej osób. Będę mógł sobie spokojnie tam połowić z kolegami. Dobra, gdzie tu da się zaparkować samochód? Do końca chyba nie dojedziemy do tej plaży Dębina. Nie, do końca nie dojedziemy. Wiesz co, jak tutaj patrzę, to prawdopodobnie to jest ten parking. Tak, to tak, jest to bo to miejsce. Jest tutaj kiedyś były mistrzostwa Polski. Zgadza się. No i tu mamy jeden placyk, na który można by było samochód zostawić. Po prawej stronie również. Ale wzdłuż tej drogi też samochody można postawić. Jest tam wytypowany parking. Dobra, to łowisko tutaj, jeżeli chodzi o troć, jak byś się zaklasyfikował? No powiem ci, że w skali naszego powiedzmy wybrzeża całego, no to Orzechowo obsadziłbym w pierwszej
piątce. Naprawdę, jak dla mnie Orzechowo jest świetną plażą. Łowiłem na plażach zachodnich, w sensie na Ustroniu Morskim, w okolicach tam Koszalina, Kołobrzegu i uważam, że jednak Orzechowo jest w top 5. Tutaj naprawdę tych troci jest sporo, uważam, tak mi się przynajmniej wydaje, mam nadzieję, że też tak będzie, że no tej troci najwięcej padnie tutaj na Orzechowie, no i że faktycznie ta plaża orzechowska się obroni. No minus chyba z 3 stopnie, ponoć flauta jest, jakie przynęty na tego typu warunki? Jakie przynęty, wiesz co, czy jest reguła? Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, jeżeli będzie przejrzysta woda, ja przynajmniej tak próbuję robić, że jak jest przejrzysta, klarowna woda, no to zakładam przynęty naturalne, które wyglądają jak najbardziej, imitują tubisa. Jeżeli one przypominają tubisa, to są jak najbardziej do tego przystosowane, do tych warunków przystosowane. Nie stosuję jaskrawych kolorów, jeżeli woda jest przejrzysta. Jeżeli jest woda zmącona, no to wtedy dopiero zakładam przynęty, które są w kolorach jaskrawych. Ale łącznie z takimi marchewkami, takimi dziwnymi kolorami? Nie, wiesz co, bardziej bym pomyślał o kolorze typu, no nie wiem, seledyn, pomarańcz, takie kolory i żeby one były, że tak nazwę to oczojebne. Praktycznie wszyscy polecieli, ale ja sprawdziłem, która jest godzina. Jest 8:45. O, a Mirek, wszystkiego najlepszego, nie? Dziękuję. No, wszyscy polecieli, ale nikt nie sprawdził, jaka jest godzina, bo 9:30 można mówić, nie? No. No i właśnie, no do najdalszego masz ile? 18 minut. No. Także chyba lepiej posiedzieć tutaj i się posmażyć trochę. Niż później w samochodzie siedzieć pół godziny. Dość tych żartów, trzeba jechać. Już wiem, że nie zdążę na 9:30. Trochę żeśmy się przy tym ognisku zagadali, ale naprawdę bardzo miła sytuacja. Jak zresztą zwykle na zawodach. Jedziemy w to wino. Fajne w ogóle te nazwy, słuchajcie, tutaj tych miejscowości są. Jedziemy wolniutko, no bo ślisko, wiadomo przecież. Jedziemy na plażę, na której kiedyś byłem na mistrzostwach polskich. Chyba nie, to była jakaś tura zaliczana do mistrzostw Polski. Łowiliśmy na surfa, pamiętam, złowiłem dużo balon na tym łowisku i pamiętam, że były schody, także ciekawe co to za łowisko. Zaraz zobaczycie. Jesteś na miejscu. Hehe. A ja myślałem, że ja tu będę sam tak daleko. No jest, słuchajcie, zimno, minus 2 stopnie. Ponoć jest flauta, zaraz zresztą zobaczymy. Trzeba się jakoś ubrać, ja w tym roku ubieram się na cebulkę. Nie mam jakiejś kurtki tutaj takiej, tylko po prostu mam kilka bluz i to mi się sprawdza. Zobaczymy, jak się sprawdzi dziś. Kazaliście wymienić plecionkę na nową, no to wymieniłem plecionkę od Kongera. 12-splotowa, pierwszy raz chyba mam 12-splotową plecioneczkę. Zobaczcie, tak ona wygląda w praktyce, bardzo fajnie się ułożyła na kołowrotku. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, bo słuchajcie, ona też jest dyną niemal, że najgrubsza, tak, chyba najgrubsza, jaką teraz łowię. 0,14, to by się nawet na dorsza taka nadała. Zobaczymy, jak będzie trzymać. Podejrzewam, że będzie ekstremalnie mocno trzymać. Wszystkie zaczepy będziemy wyciągać na brzeg, łącznie z dużymi konarami drzew. Okej, zobaczcie, wejście numer 9 dębina. Chyba najdalej, dalej już się chyba nie dało, żeby dalej legalnie móc łowić rybki. Zobaczmy, co tutaj mamy. Piękne widoki, jak zawsze. Jak łowiliśmy na surfa, to właśnie tam gdzieś koło tych kamieni, choć wcześniej mam wrażenie, że ich nie było widać, miałem stanowisko. I zobaczcie, co jakiś czas mamy wędkarzy. Nie wygląda to źle, ale mamy flautę. Jest flauta. I to nie wróży nic dobrego. Tak jak tutaj Bartek, który tutaj jest lokersem, tam na dole właśnie idzie. Bartek mówi, że jak no jest taka flauta jak dzisiaj, to ewentualnie małe rybki się pojawiają. Natomiast miał takie fajne zdarzenie, że była właśnie flauta i obserwował pogodę, bo miała na godzinę dwie miał się zmienić wiatr. No i się zmienił ten wiatr i się porobiła taka falka 30-centymetrowa i mówi, wtedy najlepiej połowił właśnie przy takiej zmianie falowania, takiej natychmiastowym zmianie falowania. No zobaczcie, jest nas dosyć dużo. Ja wejdę po prostu tutaj na wprost. Myślę, że spoko.
Żeby nie zapeszać, nie mam dzisiaj ani podbieraka, ani miarki nawet. Pomyślałem sobie, że nie, jak wezmę podbierak i miarkę, to na pewno nic nie złowię. To dzisiaj nie brałem. I może coś złowię. O, taki test. Czy wodery nie przemakają. To organizator takie coś tam zapewnia, także chwała organizatorowi. No i tyle. Wchodzimy do wody. Piękna woda. Tylko żeby ryby jakieś. No, czuję, że jest zimno. Do skarpet neoprenowych woda się dostała i no, czuję, że jest zimniej, no ale na razie jest ok. Polka normalnie nieznacząca. Woda przejrzysta. No może coś będzie. Wygląda fajnie. Muszę zobaczyć, czy się pozapinałem, bo przez chwilę baterię wymieniałem od GoPro. I głupio by było, jakby mnie zalało, nie? Tak przy pierwszym wejściu. Hehe. Niemożliwe. Mamy pierwszy zaczep. Szok po prostu. Poszedł piękny bodzias. Zobaczymy, jak się urwał. Pewnie na węźle. No, na pewno. Kurczę. To niezbyt radośnie rozpocząłem. Pierwszy bodzias typu slim, ten cięższy, co był robiony dla mnie, poszedł. No dobra, trzeba założyć następny i jedziemy dalej z koksem. Dobra, mała przerwa techniczna. Zobaczcie, na plaży jest sporo takich korzeni. Tu mamy, tam dalej też mamy. Czyli wychodzi na to, że w wodzie też ich musi być sporo. To tak trzeba uważać, nie? Ale zobaczcie, jest troszeczkę nas. Tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób. Tam na horyzoncie mamy następnych. Tam mamy też następnych, pomimo tego, że to daleko dosyć jesteśmy. Zobaczymy, czy ktoś coś będzie miał. Ja się za chwilę też przejdę tutaj pogadać trochę może. Choć nie chcę im przeszkadzać. Ale jak będzie ryba, to będziemy biec, nie? Bardzo ładnie lecą te bodziaski slim. W wodzie też pracują, niczego sobie. Także jest miodzio. Na tą chwilę nie zamarzają mi przylotki, także to i tak jest bardzo dobrze. Walczymy dalej. Bardzo monotematycznie się zrobiło, bo jest cały czas flauta. Ale widzę, że nie tylko ja mam zaczep. Także bywają tutaj zaczepy. Coś takiego jak na rozewie, choć rozewie ostatnio zasypało w cit. Dajcie znać w komentarzu, jak tam rozewie wygląda, jak byliście ostatnio. 0,14. Myślałem, że będzie gruba toporna i że z tymi bodziasami typu slim nie bardzo będzie współpracować, że ona będzie je hamować. No muszę powiedzieć, że odgryźć się w język, że jest ok. Natomiast jak miał kupować jeszcze raz, to chyba bym 0,14 nie brał, tylko wziąłbym 0,12. Może nawet 0,10. Bo wytrzymałość na węźle tu jest ekstremalna, nie? To jest do takiego siłowego łowienia, nie wiem, belon chyba. Natomiast 0,12 chyba byłaby lepsza finezja. Natomiast dużo nie tracimy, że mamy 0,14. Ale z tego co wiem, Konger, jeżeli chodzi o 12-splotowe, to chyba 0,14 to jest ta najcieńsza. Dajcie znać w komentarzu, czy się mylę, bo może się mylę. Idziemy zagadać do wędkarzy, którzy tak jak ja zdecydowali się na tak daleką podróż. Dlaczego właśnie to łowisko? No nie wiem, patrz jak się psuje, zobacz, widzisz, nie wiadomo czy się nagrywa, widzisz, jak się przekaszował ten ekran, nie? Dobra, Wojtek jest świadkiem, że GoPro nasza umiera. A co z tymi rybami powiedz dzisiaj? Słabiutko dzisiaj widzę. Słabiutko, znaczy tam kolega miał jakieś dwa pobicia. Aha. Aczkolwiek no ja na chwilę obecną nic kompletnie nie miałem, nic. Nic zero. Aha. Ale najważniejsze, że nie jest aż tak bardzo zimno i nie ma fali. Dobra, a trzy słowa o tym łowisku naszym teraz tu? Znaczy powiem ci szczerze, że za wiele ci nie powiem, jechałem tutaj ze względu tylko tyle, żeby nie stać w tłokach w Orzechowie. No tam ich jest 30 osób. Powiem. Dokładnie tak. No nie wiadomo czy to się nagrywa, zobacz, takie coś. Muszę wyrzucić tą GoPro i inną kupić. Co? Patrz. O kurde, ja ci no i kurna, wiesz co, ja... To widziałem dość już tak z podwierakiem, wychodził, mówię, rybę ma, czy co? Tam na samym początku. Aha, tak, chyba nie. Ale tu bisa ani nic nie ma, nie? Zero życia. Tak, to też zauważyłem, no. Dobra, chyba muszę wyjść na brzeg. No dobra, korzystając z okazji, że ich dogoniłem,
O, i się znowu spierniczyło. Kto wie, czy to się w ogóle nagrywa, nie? To jest jakieś kuriozum. Dobra, będziemy normalnie od nowego roku zbierać nowe GoPro. Zobacz, jak myślisz, nagrywa się? No zielony jesteś, jak szereg wyglądasz. Oj, no właśnie, okej. Dobra, no to powiedz, czemu to łowisko, a nie Orzechowa? Tak jak wcześniej wspominałem, liczyłem na to, że będzie mniej ludzi, ale jest wesoło, bo jest dosyć sporo. Także prześcigamy się, ale no niestety nic się nie dzieje. Nie widać życia w morzu. Tubisy się nie pokazują. Spławek też nie ma, także. Aha. Ale mimo wszystko jest fajnie. No, zawiesiłeś się już w ogóle. Zacznę ekran. No, nieźle. Nie? Dobra, ale miejmy nadzieję, że się nagrywa. No właśnie, zero życia. Słuchaj, jak łowisz te trocie, to raczej się zdarza, że coś tam jakieś widzisz życie w wodzie? Tak, oczywiście. No, często się pokazują rybki. Często te trocie wyskakują. Aha. A tu dzisiaj zero spławów, nic się nie dzieje. No i najgorsze jest to, że też tubisa nie widać. No jednak ten tubis przyciąga trocie do brzegu. Jak jest pożywienie dla troci, no to i ona jest. Mhm. A dzisiaj jakoś tak to wszystko umarło. O, tam ikon ryb pełno. Nie mówię, o kurde. Deeper ma to do siebie, że tak jest. No. Tak. Póki co działa. Nie, no to jest tragedia z tą GoPro. Ale zobaczymy. Dobra, choinka z wędek, nie? Wygląda dobrze. Wygląda dobrze i tylko dobrze. Tylko dobrze wygląda, słuchajcie. Morale co? Upadły? To nie, tak? Morale są cały czas, my się nie poddajemy. Musieliśmy chwilę się, nie wiem, pogrzać, odpocząć i dawaj do wody. Szybka regeneracja i dawaj do wody. Kanapeczki, jedziemy. Tak, rytualnie spalamy wędki, zobaczcie. Spalimy, jak nic nie złowimy, to spalimy. Wszystko. O, tak nie mów, bo jest wysokie prawdopodobieństwo. Nawet te nagrody, co są nagrody. Wędki spalimy, a nagrody wylosujemy, będziemy mieli nowe wędki, no. Także spokojnie. Łukasz łowi na taką marchewę, to się sprawdza? Nie wiem, pierwszy raz łowię też. Kurde, no same pierwszaki. No to idziemy do starego Wygi. Nie, ja też jestem świeżo. Nie, no to dobra, opowiadaj. To łowisko lepsze niż Orzechowo? Ja jestem pierwszy raz na tym łowisku. Jestem nie z tych rejonów w ogóle. Gościnny występach jestem. Ja cię kręcę. No. Ja tu właśnie. Ja jestem robię, prowadzony tutaj przez tamtego ja pana. Robię za przewodnika. Możesz pokazać, jak właśnie nasi znajomi są teraz w Jarosławcu, jakie ładne trotki. Aha. Przed chwilą właśnie mi napisał, że ma już 3. Jarosławiec. Ale tak, że coś tam się dzieje. Tutaj, no, tutaj jest głucho na razie. Mamy nową plecionkę, to ona nie bierze ze sobą wody. Ona nie pije wody i dzięki temu w ogóle ani razu nie zauważyłem, żeby mi chlapał kołowrotek. Jak mamy starą plecionkę, to ona pije wodę i no, nanosi tą wodę na kołowrotek i ten kołowrotek, jak się teraz tutaj tak kręci, ten kabłąk, no to chlapie na boki. W momencie, kiedy mamy minusową temperaturę, a teraz mamy no, minus 2 stopnie, no to potrafi tutaj no i przymarzać też, no i ta woda jak tak chlapie, to jest ogólnie nieprzyjemna. No, zobaczcie, nowa plecioneczka kongerowska i daje radę, nic nie chlapie, totalnie nic nie chlapie i na przylotkach nawet nie zamarza. Może jest to spowodowane tym, że po prostu mało wody pije. Okej, 12:20, jadę no, do Orzechowa, ale myślę, że chyba nie zdążę po prostu. No i będzie dupa, więc chyba na plażę nie zdążę, natomiast pojadę na ognisko do Jarka popytać się co i jak. Zresztą z Jarkiem przed chwilą rozmawiałem. Jarek mówi, że do 12 na zero wszystko było. Może ktoś coś dołowi, bo przypomnę, łowimy do 13:30. Natomiast dzwonił przed chwilą Wiesław Kępka, zapraszał na łososie. Póki jeszcze można, tak, bo wiecie, że to się wszystko mega zmienia. Zobaczcie sobie debatę, gdzie żeśmy opiniowali rozporządzenie ministerstwa, które ma wejść od 1 stycznia. Tam jest tyle zmian, że po prostu bania mała, nie? No i właśnie dzwonił odnośnie węgorzy, bo będzie całkowity zakaz połowu węgorzy. Zresztą będzie dużo tego wszystkiego, ja już też nie pamiętam wszystkiego. Zobaczcie sobie tą debatę, macie ją u góry, a ja lecę no, na ognisko chyba. Myślę, że to będzie najbardziej rozsądne, bo w godzinę czasu to nie zdążę dojechać na łowisko i zarzucić wędki. Ha, dojechałem i nie jestem. Zobaczcie, pierwszy już się też zjeżdżają zawodnicy, więc żeśmy dużo nie stracili, bo byśmy dojechali na łowisko, jak oni by schodzili z łowiska, więc niewiele straciliśmy. Idziemy do Jarka. Jarek, jak? Wiem, że rowery wypadły. Aha. No tu koledzy bajerowali, że coś złowili, ale... No po oczkach jego widać, że on ma 60 złowione, nie?
No chyba Michał tego nie puścisz, nie? Puścimy, puścimy. Gdzie ja bym Mirka wyciął, nie? To był grzech. Nie, spokojnie, zjechaliśmy, nic nie było, zarzuciliśmy. Pas po... nawet karty ma. Pokaż, ty masz 60. 0000. No, to tak. Proszę, o, jeszcze ten. No takie piękne, piękne, bałtyckie srebro, przepiękne. I to nam pozostanie, nie? Wspomnienia. Kolega z koło brzegu, pokaż tą rybę, pokaż. Mamy rybę. Ile je miała? 52. 52 cm. Zobacz, piękna rybka. Tak to Mirek miałeś też? No kurde, no i dobra. I co, słuchaj, wywalczyłeś to teraz pod koniec, czy jakoś z rana? To było gdzieś tak w środku. Czyli godzina tam jest pisana, godzina 11.50. Pierwszy raz na zawodach. Dobra, to jeszcze raz zapytam. Imię i nazwisko jest dobrze wpisane. Tak. Dobra. No ma na wodę. Kurczaki, no to gratuluję. Dzięki bardzo. Ile? 52? 52. Dobra, catering przyjechał, idziemy zobaczyć, co tam jest. I co tu dają? Taki rosołek. Rosołek. Co? Bardzo ładnie. Proszę dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Gratulacje. Gratuluję. Dzięki bardzo. Ile miała ta rybka? 52. I to taki zestaw. Prezencik od nagrodu, od firmy Sea Trout Hunter. Dzięki bardzo. Niech dobrze służy. Konkretna maszynka fajna. Tak. Niech wyciął mniej więcej takich rybek. No. Dzięki. A teraz cicho. Panowie, zaraz ruszyła ryba. Oczywiście jedyna ryba, 52. Pierwsze miejsce również. Gratuluję bardzo. Brawo. Dzięki bardzo. Bardzo. Okej, okay. Rafał, mówisz, dwa razy miał dzisiaj jakieś ubrania, tak? Coś się działo, a ciebie nic. No bo ty na krótkim rękawku dzisiaj nie byłaś, zobacz, nie? Wszystko brzmi. No, ale dzisiaj to zdecydowanie zimno, nie? Zimno. Zimno, ale szybko ten czas leciał, nie? Aha. Nie, mi szybko nie leciał, bo ja zapomniałem kurtkę. Było tak zimno, że ja dziękuję, nie? Dobra, ale Rafał Niewiadomski, ten od piwa, dwa brania, ale on je wyciągnął? Te ryby nie? Nie. Nie wyciągnął, nie? Nie, właśnie z opowieści jego, nie? Aha, z jego opowieści. To musimy go strzaić, gdzie on jest. Jest, pojawił się z Heleną, żeśmy przed chwilą rozmawiali. Dwa brania, niewyciągnięte, ale to coś na tej węcy było większego? Tak. Drugie uderzenie było coś konkretnego. Aha. Woda zawirowała, zakręciło wodą. No. Niestety, spięłaś. Ty, no to co? Bo mi było zimno na tych rybach, tobie nie było. Powiem ci, że wlewka była delikatna. Wlewka była? Tak. Nie, no ale ja mówię o tych emocjach. No, emocje były. No. Niestety. Łowiłeś do 13.30, do samego końca siedziałeś w wodzie? 13.28, koniec. 13.28. Ostatni rzut był. I co, losujemy wtedy? Można losować, albo ja po prostu będę szczęśliwą ręką. Zamykamy oczy. Tak jest. O, ty, takiego koloru nie mamy. Zobacz, jaki ładny. Na troć. Dobra, i mamy tego, słuchajcie, więcej. Tomek ufundował kilka na naszą debatę, na sufit, więc będą spadać z sufitu dla was tego typu przynęty, ale też takie pilkerki podobne do tych, co robił Bogusław Kasak, także zapraszam na debatę, a na dzisiaj to wszystko. Cześć!